Jesteśmy już przygotowani do tego, żeby rozwiązać to trudne zadanie, które Ci pokazałam we wcześniejszym filmie. Faktycznie wygląda ono na trudne. Można się przerazić, bo tutaj ta puszka wisi na tych linkach nachylonych pod różnymi kątami. Można pomyśleć, że tutaj trzeba się bardzo wielu rzeczy nowych nauczyć, żeby to zadanie rozwiązać, ale nie jest tak. Ono nie jest tak naprawdę aż takie trudne, zaraz się o tym przekonasz. I przekonasz się również, że ten sposób, tę strategię rozwiązania, którą przećwiczyliśmy, można z powodzeniem zastosować również tutaj. Ustalmy sobie jeszcze, że przyspieszenie ziemskie to będzie taka zaokrąglona jego wartość, 10 metrów na sekundę kwadrat. To nam liczby trochę ładniejsze będą wychodzić. I bierzmy się do pracy. Tutaj zamiast rysować na tym rysunku, będziemy oddzielnie rozrysowywać siły na takim osobnym, bardziej schematycznym rysunku. Więc tak, jeśli tutaj mamy powiedzmy tę puszkę, to co na nią działa? Działa na nią po pierwsze tak, siła grawitacji skierowana w dół pionowo. A oprócz tego, tak jak tutaj widać, że ta puszka wisi na dwóch sznurkach, które mogą tylko puszkę ciągnąć, nie mogą jej pchać. Wobec tego siły są skierowane w taki sposób. Tutaj siła T1 i tu w taki sposób wzdłuż linki ciągnie siła T2. Tak, możemy sobie je narysować. I T1 w ten sposób. Tu są wektory tych sił. I interesują nas to, co chcemy poznać, to wartości tych sił napięcia tych dwóch linek. Jak możemy rozwiązać ten problem? No tak, rozrysowaliśmy już siły i teraz musimy po prostu zastosować drugą zasadę dynamiki Newtona, która mówi nam, że przyspieszenie ciała to jest suma wszystkich sił, jakie na to ciało działają, podzielona przez masę tego ciała. To jest coś znanego nam. I teraz tutaj widzimy, że jest to równanie wektorowe, możemy je rozpatrywać w dowolnych, różnych kierunkach, to teraz warto wybrać sobie kierunek, wzdłuż którego rozważymy to równanie. Ono jest prawdziwe w każdym kierunku, i w tym, i w tym, i w każdym. Natomiast trzeba sobie się na jakiś kierunek zdecydować. Warto się zdecydować na początku przynajmniej na kierunek pionowy, ponieważ w tym pionowym kierunku, w kierunku Y, znamy siłę grawitacji. W tym przybliżeniu jej wartość to będzie 10 metrów na sekundę kwadrat razy 3 kg, to jest po prostu 30 newtonów. Tę wartość znamy, wobec tego warto zacząć właśnie od rozważenia tego kierunku. I tak, chcemy, żeby puszka spoczywała, tak? Oczekujemy, że wisi na tych sznurkach, więc nie spada w dół, ani nie leci do góry, czyli jej przyspieszenie jest równe 0, tak? Więc zerowe są wszystkie składowe, i składowa X, i składowa Y. A w takim razie, skoro zaczynamy od kierunku Y, no to mamy przyspieszenie w kierunku Y równe 0. I teraz druga strona tego równania, czyli suma sił działających w kierunku Y. Co to będzie? Po pierwsze, mamy tutaj ze znakiem minus siłę grawitacji. Tak, to wartość siły grawitacji zapisana w tym równaniu ze znakiem minus, bo tak się umawiamy, mamy wzdłuż jednego kierunku, więc wzdłuż kierunku Y. Jeśli wektor jest skierowany w dół, to jego wartość liczymy ze znakiem minus, a jeśli w górę, to ze znakiem plus. I oprócz tego ze znakiem plus mamy po pierwsze składową Y tej siły T1, tak, ze znakiem plus, bo działa do góry, oraz również składową Y tej siły T2, czyli T2 również Y, również ze znakiem plus, bo również działa do góry. No i to wszystko dzielone przez masę. Tak, no jak pomnożymy obie strony przez masę, no to dostajemy jedno równanie, dostajemy, że tutaj możemy nawet wstawić te 30 newtonów, to nam nie zaszkodzi. Ale uwaga, tu mamy dwie niewiadome, bo zarówno siły T1 nie znamy, ani siły T2, więc nie znamy też ich składowych. Dwie niewiadome, a tylko jedno równanie. Nie potrafimy rozwiązać czegoś takiego w sposób jednoznaczny, dlatego musimy wykorzystać jeszcze jedno równanie. Co to będzie za równanie? To będzie równanie, również druga zasada dynamiki Newtona, ale w kierunku prostopadłym do tego, który już wykorzystaliśmy, czyli w kierunku X. Co tutaj mamy za siły? No tutaj mamy po pierwsze składową X tej siły T1, działającą w prawo, a więc liczoną z plusem, a po drugie składową X siły T2. Tak, a ponieważ w kierunku X przyspieszenie puszki również jest równe 0, również 0, to w takim razie do zera należy przyrównać również te siły, które działają w kierunku X, tak? Czyli tutaj będzie T1X ze znakiem plus, bo w prawo, i minus siła T2X, składowa T2X, to podzielone przez m również jest równe 0.
I to nam daje drugie równanie, czyli mamy dwa równania. Ile niewiadomych? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 4, bo te 1y, te 2y, te 1x, te 2x, ale dwie składowe tej samej siły można wyrazić przez wartość tej siły i przez funkcje trygonometryczne, tak? Możemy to zobaczyć. Możemy sobie narysować najpierw dla siły T1, co nam trygonometria mówi, to narysuję tak schematycznie, o, w taki sposób. Tutaj mamy 30 stopni, ten bok trójkąta ma długość równą wartości siły T1, no i z trygonometrii wiemy, że stosunek T1 składowej Y do T1 to jest sinus 30 stopni, tak, bo to jest przyprostokątna przeciwległa do kąta, więc sinus, to się równa 1 druga, tak, z kolei stosunek składowej T1X do T1 to będzie kosinus 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. Tak, a wobec tego jak pomnożymy tutaj razy T1, to dostajemy, że T1Y to jest 1 druga wartości siły T1, a T1X to jest pierwiastek z 3 przez 2 razy wartość siły T1 i będziemy mogli to sobie do naszych równań wstawić, a w przypadku siły T2, co mamy? Tutaj mamy tak, o, tutaj T2 i ponownie z trygonometrii, co wiemy? T2Y do T2 to będzie, to jest przeciwległa, znowu przeciwległa przyprostokątna, czyli przy kącie prostym, ale przeciwległa do kąta. Czyli znowu sinus, sinus funkcja trygonometryczna, ale 60 stopni, ponieważ tu mamy 60, czyli pierwiastek z 3 przez 2. Z kolei składowa T2x podzielona przez wartość całej siły T2. Siły napięcia to jest, co to jest? No tutaj widzimy, że to również jest przyprostokątna, ale należąca do kąta, będąca jednym z ramion kąta, wobec tego będzie kosinus 60 stopni, czyli 1 druga. I co teraz możemy zrobić? No teraz możemy te dwa równania przepisać, korzystając z tych rzeczy, które sobie wyznaczyliśmy tu. Co mamy? Równanie numer 1 to jest tak, minus 30 newtonów plus T1y, czyli z tego równania to będzie T1 razy 1 druga, tak? 1 druga T1 plus T2y, czyli T2y to jest to razy, to jest ta wartość razy T2, czyli pierwiastek z 3 przez 2 razy T2, tak? To jest jedno równanie, to się równa 0. A drugie równanie, T1x, czyli T1 z tego równania, T1 razy pierwiastek z 3 przez 2 minus T2x, czyli z tego równania T2x to jest 1 druga razy T2. To również się równa 0. Mamy teraz dwa równania i dwie niewiadome i już możemy po kolei zacząć wszystko tutaj rozwiązywać. Więc tak, najprościej chyba będzie z tego równania drugiego powiedzieć, że 1 druga T2 to się równa pierwiastek z 3 przez 2 T1. Jeśli obie strony pomnożymy razy 2, czy podzielimy przez 1 drugą, tutaj po obu stronach ta 1 druga nam się skróci, zostanie, że T2 to jest pierwiastek z 3 razy T1. I teraz to możemy wstawić do pierwszego równania. Co wyjdzie wtedy? Wtedy mamy tak, minus 30 newtonów plus 1 druga T1 plus pierwiastek z 3 przez 2 razy pierwiastek z 3 T1. To się równa 0. Tak, na przeciwną stronę możemy, tutaj możemy dodać do obu stron 30 newtonów, to tutaj będziemy mieli 30 newtonów, a po tej stronie będziemy mieli 1 druga plus pierwiastek z 3 przez 2 razy pierwiastek z 3, to jest 3 drugie T1, czyli 1 druga plus 3 drugie to jest 2, to jest 4 drugie, czyli 2. 2 razy T1 to jest 30 newtonów, a stąd T1 to jest 15 newtonów. A z tego, co mamy tutaj, dostajemy, że T2 wobec tego to jest pierwiastek z 3 razy T1, czyli 15 pierwiastków z 3 newtona. Czyli znaleźliśmy rozwiązanie naszego zadania. I teraz, ponieważ dużo było szczegółów, dużo było różnych rzeczy tutaj po drodze, to zróbmy sobie takie małe podsumowanie, co zrobiliśmy. Więc tak, najpierw rozrysowaliśmy sobie siły tak bardziej schematycznie, nie na tym rysunku z puszką, z tym wszystkim, po prostu żeby było nieco czytelniej. Rozłożyliśmy działające siły na składowe, jedną wzdłuż
w kierunku wzdłuż znanej siły, czyli siły grawitacji, i w kierunku prostopadłym do tego. I w każdym z tych kierunków zastosowaliśmy drugą zasadę dynamiki Newtona, zakładając, że chcemy, żeby puszka się nie ruszała, żeby nie przyspieszała i spoczywała w miejscu, dlatego przyspieszenie w każdym z kierunków ma być zero. I dla każdego z kierunków posumowaliśmy działające siły, korzystając po prostu z tej drugiej zasady dynamiki Newtona. I na koniec, ponieważ nam w każdym z równań wyszły składowe, tylko pojawiły się składowe szukanych sił, to żeby mieć tylko te dwie niewiadome, których szukamy, czyli wartości konkretnie tych sił, które sił napięcia tych sznurków, to użyliśmy funkcji trygonometrycznych, żeby te składowe powyrażać właśnie przez konkretnie te wartości sił napięcia sznurków, tak? Czyli przez te 1 i przez te 2. Tak, korzystając tutaj z trygonometrii, zrobiliśmy to. Otrzymaliśmy układ dwóch równań i dwóch niewiadomych, czyli coś, co już można jednoznacznie rozwiązać. Zaczęliśmy rozwiązywanie i otrzymaliśmy wynik. No, przykład był troszkę złożony i skomplikowany, ale to, co najważniejsze chcę Ci powiedzieć, to ta strategia rozwiązania, właśnie druga zasada dynamiki Newtona i rozważenie wszystkich sił danych odpowiednich, interesujących nas kierunkach, pozwala nawet w takim bardziej skomplikowanym przykładzie uzyskać rozwiązanie. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe i słyszymy się w kolejnych filmach.